Witam serdecznie. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, jak się porównuje ułamki. Tutaj jest nasz temat. O. No to tak. W życiu codziennym często znajdujemy się w sytuacji, gdy musimy jakąś całość podzielić na części. Wtedy to każdą z tych części możemy zapisać w postaci ułamka. Tutaj mamy taką całość, to pewnie każdy wie, że to jest kwadrat. I on został podzielony na cztery równe części i jedna z tych części została zamalowana. I to znaczy, że została zamalowana 1/4 tej całości. To jest ułamek. Ułamek składa się z mianownika, kreski ułamkowej oraz licznika. Mianownik wskazuje, na ile jednakowych części podzielono całość, to jest mianownik, a licznik pokazuje, ile tych części zostało wziętych, to jest licznik. A kreska ułamkowa oddziela licznik od mianownika. No dobra, tutaj już jeśli wiemy, co to jest ułamek, bo już chyba wiemy, możemy porównywać ten ułamek z innymi ułamkami, ale nie tylko ten. Jeśli mamy ułamek 2/4 oraz ułamek 3/4, to który ułamek jest większy? Jeśli mianowniki są równe, tutaj mamy, tutaj mamy mianowniki, to ten ułamek, który ma większy licznik, jest automatycznie większy. Czyli 3/4 ma większy licznik niż 2/4. Czyli, że 3/4 jest większe niż 2/4. W drugim ułamku mamy podobnie. Są takie same mianowniki i są różne liczniki. No i tutaj mamy 4/6 i 1/6. 4/6 są równe mianowniki, czyli ten ułamek jest większy, który ma większy licznik, a większy licznik ma 4/6. Czyli 4/6 jest większe niż 1/6. Tutaj już jest trochę inaczej, bo liczniki są takie same, a mianowniki są różne. Jeśli się spotkamy z taką sytuacją, że liczniki są takie same, to ten ułamek jest większy, który ma mniejszy mianownik, czyli 6/5 ma mniejszy mianownik niż 6/10. I tutaj już możemy zaznaczyć, że 6/5 jest większe niż 6/10. Tutaj mamy tak samo. 7/15 i 7/24. No to 7/15 ma mniejszy mianownik niż 7/24, czyli że 7/15 jest większe niż 7/24. Taki ułamek, tutaj jest też ułamek, nazywa się liczbą mieszaną. I tutaj jest cała całość, tutaj jest jedna całość i 3/5. Czyli jest jedna całość i 3/5. A tutaj są dwie całości i 3/5. Najpierw patrzy się na całości. Jeśli tutaj są dwie całości, a tutaj jest jedna całość, to będzie większe, bo tutaj jest całość równa 2, a tutaj jest całość równa 1. Czyli, że 2/3 będzie większe niż 1/3. A tutaj już mamy trudniejszy przykład. 3/6 i 4/7. Ten ułamek nawet prosto obliczyć. Musimy, żeby porównać ten ułamek, musimy doprowadzić mianowniki do wspólnego, musimy te ułamki doprowadzić do wspólnego mianownika. No to piszemy tutaj kreskę ułamkową. I tak. W pierwszym ułamku będzie 6. W pierwszym ułamku to jest 6. I żeby był podobny, żeby doprowadzić do wspólnego mianownika, mianownik z pierwszego ułamka musimy pomnożyć przez mianownik z drugiego ułamka.
Czyli w mianowniku piszemy 6 razy 7. I żeby ułamek się nie zmienił, trójkę, która jest w liczniku, też musimy pomnożyć przez 7. W drugim ułamku jest podobnie. Już tylko napiszę kreskę. Te siódemkę z drugiego ułamka, siódemkę z drugiego ułamka mnożymy przez szóstkę z pierwszego ułamka, czyli już nie będzie 6 razy 7, tylko 7 razy 6. I żeby się ułamek nie zmienił, czwórkę w drugim liczniku też mnożymy przez szóstkę, czyli 4 razy 6. No i tutaj już możemy obliczyć te liczniki, mianowniki. To w pierwszym ułamku 3 razy 7 to jest 21, a 6 razy 7 to jest 42. W drugim ułamku 6 razy 4 to jest 24 w liczniku, a w mianowniku jest 7 razy 6, czyli 42. Tutaj widzimy, że już są równe mianowniki, tylko różne liczniki. No ale już wiemy, że jak jest równy mianownik, to ten licznik, który jest większy, robi ten ułamek większym. Oczywiście, jeśli są mianowniki równe, czyli 24 42 jest większy niż 21 42. No, bardzo dziękuję za uwagę. No i to na tyle. Dziękuję.